Weźmy pod uwagę, że na skórek ze skórą właściwą to jest pół milimetra. Nasza praca tutaj jest no niemalże powierzchowna, czyli delikatniejszą cieńszą, bardziej suchą, dlaczego mamy ewentualne też zasinienie pod okiem? Jest dużo zmian anatomicznych, które będą doprowadzały do tego, to jest bardzo szeroki tutaj zakres moglibyśmy poruszyć, który będzie doprowadzał do pewnych zmian w okolicach oka, obrzęki wodne czy tłuszczowe. Nie ma jednego związku, który będzie e, odpowiedział na wszystko. Pamiętajmy, że PDRN jest substancją, która również w jakimś stopniu przyłącza cząsteczki wody. w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i państwa gościem jest doktor Izabela Załęcka. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Poruszamy dzisiaj bardzo istotny temat, który non stop przewija się w estetyce, czyli rewitalizacja oka. Jak wiemy, oczy to zwierciadło duszy, więc musimy o nie odpowiednio zadbać, ale jak to zrobić, żeby efekty były znakomite? Odpowiedź dzisiaj pani doktor. Czym w takim razie charakteryzuje się skóra okolicy oka i dlaczego jest tak wyjątkowa? Myślę, że okolica oka jest trudną okolicą pielęgnacyjną. Przede wszystkim starzeje się jako pierwsza i zauważamy właśnie w tej okolicy pierwsze zmarszczki. Możemy powiedzieć o tym, że mamy tutaj najcieńszą skórę w obrębie twarzy, pozbawioną, że niemalże gruczołów łojowych, czyli delikatniejszą, Cieńszą, bardziej suchą, plus oczywiście pracujemy tymi w cudzysłowie oczami, uśmiechamy się, zmarszczki mimiczne. Stąd tak naprawdę mamy tutaj pojawiające się zmarszczki. No i okolica również wrażliwa, aparat oka. Więc, no jest to okolica dla nas niezwykle wymagająca. Jest to wyzwanie, żeby o tą okolicę dobrze zadbać. Jeśli chodzi o taką charakterystykę w budowie pod kątem reszty naszych tkanek, czym się charakteryzuje właśnie okolica oka, jeśli chodzi o grubość? Weźmy pod uwagę, że na skórek ze skórą właściwą to jest 0,5 mm, a nie tak jak na reszcie choćby twarzy, że w granicach 1,6 mm. Więc naprawdę tutaj musimy pracować wyjątkowo płytko. To jest jedna, podsta jeden podstawowy element, który powinniśmy wziąć pod uwagę. W związku z tym nasza praca tutaj jest no niemalże powierzchowna. A jeśli chodzi o takie najczęściej pojawiające się problemy pacjentów, to jakie można wyróżnić główne typy? Najczęściej z czym się zgłaszają to cienie pod oczami, obrzęki, worki pod oczami, no i zmarszczki mimiczne, to są chyba takie elementy, które gdzieś tam dostwierają najczęściej, plus tak zwana dolina łez ewentualnie, czyli no właśnie to zagłębienie gdzieś, czy, czy ubytki w okolicach oczodołu. A jeśli chodzi o ten związek przyczynowo-skutkowy, bo poznanie go jest najistotniejsze pod kątem odpowiedniego doboru terapii, czym charakteryzuje się problem cieni pod oczami? Czy jesteśmy w stanie całkowicie go wyeliminować? Myślę, że moglibyśmy tutaj bardzo długo na ten temat rozmawiać. Możemy tutaj powiedzieć przede wszystkim zdrowie pacjenta, bo tutaj trzeba by było zapytać o to, dlaczego mamy ewentualne też zasinienie pod okiem, czy pacjent na pewno jest w 100% zdrowy, czy nie jest na przykład zanemizowany, ale również jest to po prostu czasami prześwitywanie naczyń, czyli atrofia skóry. Wynika to po prostu ze ścieńczenia skóry czasami z wiekiem, więc przede wszystkim musimy znaleźć przyczynę. Tak, to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli dobrze pacjenta e, poprowadzić, czyli e, zobaczyć skórę, zbadać ją, zobaczyć z czego wynika, przeprowadzić dobry wywiad z pacjentem dotyczący jego e, stanu zdrowia i wtedy ewentualnie podjąć decyzję, czy jesteśmy w stanie tym problemem e, jakkolwiek się e, zająć. W wielu przypadkach przy pracy na przykład z stymulatorami tkankowymi, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że skóra będzie bardziej zwarta, nieco grubsza, więc te naczynia nieco schowamy, więc będą one wtedy mniej widoczne. Proszę pamiętać też, że z wiekiem dochodzi do zmian w obrębie całości tkanek, dochodzi do rozszerzenia szparoczodołowej, jeśli chodzi o sam układ kostny. Dochodzi do zmiany, jeśli chodzi o, o warstwę tłuszczową tkanek, prawda? Poduszki tłuszczowe. Więc jakby jest dużo zmian anatomicznych, które będą doprowadzały do tego, to jest bardzo szeroki tutaj zakres, moglibyśmy poruszyć, który będzie doprowadzał do pewnych zmian w okolicach oka. Jeśli chodzi o obrzęki pod oczami, czy mamy do czynienia już z taką charakterystyką pacjenta i niestety te worki ciężko, obrzęki ciężko wyeliminować? Czy jesteśmy w stanie, pracując w gabinecie, sukcesywnie je zmniejszać? Obrzęki wodne czy tłuszczowe, bo tutaj też jeszcze musielibyśmy to rozgraniczyć. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli musimy zadać sobie pytanie, jaka jest etiologia, skąd te worki tak zwane e, są, dlaczego one m, powstały. E, nie zawsze i nie z każdym problemem jesteśmy w stanie poradzić sobie estetycznie. Czasami w niektórych przypadkach potrzebny jest zabieg e, chirurgiczny. A jeśli chodzi o zmaszki mimiczne, czy jedynym remedium będzie Botox, czy można stosować również terapię peptydową, tak zwane Botox-like? Oczywiście, że możemy stosować terapię peptydową Botox-like i oczywiście, że będzie poprawa kondycji skóry. Wszystko będzie zależało od pełnych oczekiwań pacjenta. Czy pacjent oczekuje od nas tego, że ta skóra absolutnie nie drgnie, czy będzie miał tolerancję na to, że skóra jest wygładzona, w dobrej kondycji? ale jednak delikatne zagięcia skóry się pojawiają. Mówiliśmy na początku o tym, żeby prawidłowo określić związek przyczynowo-skutkowy, czyli problem, wybór produktu. I odniosę się teraz do bardzo często wykorzystywanych w terapiach stymulujących związków PDRN czy PN, czyli polinukleotydów. Bardzo często wykorzystujemy je w terapiach okolicy oka, i tak zwanej rewitalizacji, mam wrażenie na większość problemów. Zarówno z cieńczenia skóry, cień. I obrzęków retencyjnych związanych z wodą. Czy warto jest za każdym razem kurczowo trzymać się jednego produktu? No, zdecydowanie nie. No, nie ma jednego związku, który będzie e, odpowiedzią na wszystko. Pamiętajmy, że PDRN jest substancją, która również w jakimś stopniu przyłącza cząsteczki wody. Więc jeżeli mamy obrzęki, nie zawsze i u każdego ten związek akurat będzie się w 100% e, sprawdzał, o czym również powinniśmy uprzedzić e, pacjenta. A jeśli chodzi o wypełnianie kwasem hialuronowym usieciowanym, czy całkowicie w tym momencie odchodzimy w terapiach od tych zabiegów, czy ewentualnie istnieje jakiś cień szansy, że ten zabieg będzie wykonany z dobrymi rezultatami i nie ma innej opcji, żeby poprawić wygląd Doliny łez? Nie lubię słowa nigdy, więc na pewno jest to zabieg, który cały czas funkcjonuje w estetyce i są pacjenci, u których będzie się zdecydowanie sprawdzał. Natomiast, oczywiście, jest alternatywa, choćby autologiczny wypełniacz, czyli uzyskany z naszego Osocza. Myślę, że wszystko będzie zależało od tego, kogo mamy na fotelu, jaki mamy problem, i tak powinniśmy zaopatrzyć pacjenta, y, jakie mamy y, potrzeby. I wypełniacz kwasem hialuronowym i wypełnienie kwasem hialuronowym i autologicznym wypełniaczem cały czas na rynku y, funkcjonuje. Oczywiście odpowiedź musimy sobie dać y, na pytanie, jakie będą długofalowe skutki y, zastosowania danego y, preparatu, y, aczkolwiek. Dalej m, m, uważam, że kwas hialuronowy w wielu przypadkach jest uzasadniony. Jeśli chodzi o wybór autologicznej terapii z zastosowaniem PRP czy IPRF, kiedy wybrać PRP, a kiedy IPRF, w zależności od stanu skóry pacjenta? Zdecydowanie jeśli chodzi o IPRF, stosujemy go wtedy, kiedy mamy większe ubytki tkankowe, kiedy potrzebujemy mocniejszego działania, silniejszej regeneracji w stosunku do pierpi. Przede wszystkim więc tam, gdzie potrzebujemy mocniejszego uderzenia, intensywniejszej stymulacji. Osobiście uważam, że pod okiem sprawdza się właśnie mocniej fiuryna bogatopłytkowa. A taka główna zaleta stosowanego kwasu bursztynowego okolicy oka będzie jaka? O, przede wszystkim, jeśli chodzi o kwas bursztynowy, to przede wszystkim też poprawa krążenia, która uważam, że jest tutaj fantastyczna, co jest dotlenienie również tkanek. Ale również zagęszczenie tkanki, powstanie kolagenu, czyli pogrubienie tutaj też skóry, o czym warto powiedzieć. Jeśli chodzi o kwas bursztynowy, uważam, że jest to niesamowity składnik, który dzisiaj funkcjonuje w nowoczesnej estetyce i o nim pewnie, mam nadzieję, będziemy również miały szansę kiedyś porozmawiać. Stosowanie tego składnika daje ogromne możliwości estetyczne, zmniejsza stan zapalny, powoduje na produkcję kolagenu, poprawia mikrokrążenie, więc tylko możemy mówić o, o samych korzyściach w okolicy oka i też co ważne, no, nie będzie dawał takich obrzęków, jeśli będzie zastosowany z bardzo niewielką ilością kwasu hialuronowego. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, pani doktor, a państwa zapraszam na kolejny odcinek.